Kochani, ja jestem artystą cyrkowym. Mam przydomek Don Slavio i będziemy, mam nadzieję, się wspólnie, razem fajnie bawić. A zanim zaczniemy, będę potrzebował jednej fajnej, ślicznej asystentki. Wolałbym dziecko, ale takie trochę większe. Tak? Z papierosem dziecko? Dobrze, super. Super. Lecimy z muzyką. Numer 5. Jak ja się lubię z wami bawić, naprawdę. W ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że jestem dzisiaj u was. Pogoda może nie ma upału, ale dla mnie to dobrze. Nie wiem, jak dla was. Super. Brawa dla naszej ślicznej asystentki. Jak masz na imię? Agnieszka. Super. Ja przywiozłem ze sobą takie pudełeczko i Agnieszka będzie miała takie proste zadanie. Tylko jedno małe pytanko. Czy masz polisę na życie? Mam. Tak? To rodzina się ucieszy. Mama już się cieszy. To chyba nie macie najlepszych stosunków, skoro chce się cię pozbyć. No nic, my się tutaj oczywiście pół żartem, pół serio bawimy. Słowo się rzekło. Pudełko wystawiam, ale... Agnieszko, zamknij oczy i masz nie podglądać, okej? Okay? Nie podglądasz? Nie no, jak zemdlejesz, to tutaj przed chwilą było całe stado wspaniałych ratowników i na pewno skończy się na metodzie usta-usta. Agnieszka, tylko nie podglądaj. A wy krzyczcie, jak będzie podglądać, to mi powiedzcie od razu. Ludzi, co to jest w twoim życiu. Chodź bliżej, ja ci wszystko powiem. Możesz uklęknąć. Spokojnie. Nie podglądaj tylko. Będę miał dla ciebie nagrodę oczywiście, także spokojnie. Słuchaj, nie podglądaj. Absolutnie czarna masa. Normalnie nic nie widzisz. To będzie prawdziwa magia. Agnieszka, spokojnie. Zdrowe masz serce? A duszę? No pewnie. Jesteś tak sympatyczna dziewczyna, że... Spokojnie, tylko nie podglądaj, bo... Dziewczyny lubią oszukiwać. Jak ja mówię nie podglądaj, to one normalnie podglądają. Kwadratowa? Ma jakieś części ciała? Język ma. Co ma? Język ma. No dobra. Agnieszka, stań z przodu. Ale dalej nie podglądamy. Nie oglądaj się. Zaraz cię ukrzyżujemy. Zamknij oczy normalnie. Podgląda? Nie! Na pewno? Na pewno! Agnieszka, bo nie będzie nagrody. Teraz rozłóż ręce. Dobrze.
Agnieszko. Jeszcze żyjesz, tak, Agnieszka? Chyba tak. Słuchaj, ja cię muszę pocieszyć. On nie jest jadowity. On tylko dusi i połyka w całości. Chciałem wam przedstawić mojego przyjaciela. Jest to Cezar, wąż z rodziny dusicieli. Agnieszka, zwolnił cię już? Dobra. Ale on cię zaczyna dusić, wiesz? Patrz. Opłotł ci nogę. Wiem, on cię puści, ale musisz go pocałować, tak jak księżniczka żabę. Śmiało. Ci wręczę, za chwileczkę po występie, dobrze? Możesz coś powiedzieć? Proszę bardzo. Ja nic nie kontaktuję. Super. Kochani, chcecie zobaczyć z bliska? Tak! No dobra, to idę do was. Możesz zdjęcie, oczywiście, ale to sobie tam pójdziemy. Ja wam trochę popowiadam o tym wężu. Może was się zbierze trochę więcej i będziemy dalej się wspólnie bawić. Bądźcie na swoich miejscach. Ja sobie pójdę do was. Takie pytony to można zobaczyć jedynie w zoo. Tu możecie pogłaskać śmiało. Ona ma 4 metry, 20 kg wagi i trochę mnie dusi. Taka jego natura. No po prostu się przytrzymuje. Traktuje człowieka jak drzewo. To są bardzo sympatyczne zwierzęta, chociaż muszę wam powiedzieć, że wcale nie jedzą roślin, warzyw, tylko samo mięso, normalnie mięso. Są drapieżniki, polują. Jedne z najgroźniejszych drapieżników normalnie na ziemi. Proszę bardzo, Agnieszka, no normalnie ty to masz... Super, Agnieszka, naprawdę fajnie. Bądź, ja pamiętam o nagrodzie, dam ci ją, ale jak skończymy pokaz. Cudownie. Kochani, on jest ciepły, wcale nie oślizgły, ma bardzo kolorową, fajną skórkę. Właśnie niedawno tą skórę zmienił. Podoba wam się? Nie podoba wam się? Ty jesteś odważny? Jak masz na imię? Gracjan, tak? Super, chodź Gracjan tutaj do mnie, blisko. Ja ci założę maszynę, dobra? O Gracjan, uśmiechnij się teraz. Ciężki? Bardzo ciężki, kochani, to naprawdę nie ma żartów. To jest dobrze oswojony. Ale powiem wam, że nie jest to taka prosta sprawa z tymi wężami. Trzeba, tak jak do dużego psa, ogromnie dużo cierpliwości, no i siły takiej psychicznej. Po prostu musi każde duże zwierzę znać swoje miejsce. No dobra, to co, Cezara chowamy? Nie? No musimy dalej się bawić, bo mam naprawdę bardzo fajne rzeczy. Proszę bardzo. No super, ja w ogóle jestem dla was pełen podziwu, bo się w ogóle nie boicie. Bo naprawdę nie ma czego, bo to jest oswojone zwierzę. Pamiętam swój pierwszy kontakt z takim pytonem ogromnym, no to byłem zafascynowany po prostu. Ciężki, naprawdę.
to już strasznie kombinuję, bo on by chciał sobie już pójść. No jak? No dobra, a ostatniego, kto weźmie na szyję, to udusi, tak? Nie, wiecie co, to wezmę wszystkich razem. Dasz radę, czy przytrzymasz na dzieci przy tobie? Nie, pan nie gryzie. Połyka w całości. I co to było? To niedawno właśnie zmienił skórę, także jest bardzo kolorowy i nie jadł ponad miesiąc, bo one raz na miesiąc jedzą. Ale nie karmiłem specjalnie, żeby mu się po prostu dobrze występowało. Ojej, super, jaki fajny kotek. Pogłaskał pytanko, nie? No dobra. Kochani, to co? Cezara chowamy i dalej? Jeszcze? Tu podchodzimy. Ja bardzo lubię, jak się interesujecie takimi zwierzętami, bo one naprawdę są sympatyczne. Nie wolno ich zabijać. Trzeba szanować. I fajnie, bo ja was chciałem zaprosić na dalszą część programu. Zaraz będą się działy naprawdę fajne rzeczy. A, Agnieszka, byłaś rewelacyjna, ale na razie teraz będzie mi potrzebny jakiś facet, ale to... Wiesz co, jak ci się zawinął, to mi pomożesz, dobra? Chodź. On się... Jeszcze chcesz? Chce ktoś? Jeszcze? Ty już miałeś zdjęcie. Pani ma aparat? No to robi. To pan pani zrobi, no, a później pani sobie odbierze tego pana. Pan zrobi. To może 15-20 minut. Oczywiście tam sobie jakoś kontakt znajdziecie i możecie sobie odebrać. Dobra, jeszcze kolega z kolegą, tak? Naprawdę jesteście, widzę, rewelacyjną publicznością. Nie wiem, co się dalej będzie działo, bo wąż to dopiero był wstęp. Nie wiem, co ja tam z domu zabrałem. Różne dziwne rzeczy. Jeszcze, tak? Poczekajcie chwileczkę. Nie, już nie będziemy całować. On nie miał zębów dzisiaj, także nie będziemy całować. To jest... Dziewczyny, uśmiechnijcie się ładnie. Tak, on ma język, tak? Ale ty pięknie mówisz, wiesz? Naprawdę, ślicznie. Dobra, kochani. We trójkę razem, chodź kolego tutaj, od łba, bo ty jesteś duży. Nie bój się, chodź. O. Dobra, Cezar niech sobie odpocznie. Już. Chowamy go. Naprawdę cieszę się, że wam się podoba. Cezara schowamy, a my dalej się bawimy. Ja poproszę numer 1
i wspólnie na scenie będziemy się zaraz bawić.